to gratuluję przejścia dalej. Dziękuję. Do następnego dnia i życzę powodzenia w następnym dniu, w finalnym dniu. Proszę Cię, żebyś się przedstawiła, powiedziała parę słów, od kiedy śpiewasz, czy szkoły jakiejś ukończyłaś. Parę słów o sobie. Tak, nazywam się Ania Loranty, przyjechałam ze Ostrowca Świętokrzyskiego. Obecnie jestem w klasie drugiej liceum, śpiewam w sumie od zawsze, a uczyć zaczęłam się 10 lat temu. Nadal kontynuuję swoją naukę, obecnie jestem studentką Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Szumana w Warszawie, także tam co sobotę uczęszczam. Także uczę się w swoim mieście, a przy okazji także poza do szkoły. Rozumiem, że występujesz w różnych konkursach, tak jak ten ogólnopolski festiwal piosenki legionowskiej, a czy jaki rodzaj muzyki Cię interesuje? Czy to jest, czy masz swoje ulubione piosenki, czy może tworzysz też jakieś piosenki własne? Ja tak bardzo lubuję się w jazzie i tak, ogólnie ta strefa muzyczna mnie bardzo interesuje i chciałabym dalej się rozwijać w tym kierunku. Aktualnie jestem w trakcie tworzenia materiału na swoją własną pierwszą debiutancką płytę razem z muzykiem Wojtkiem Zielińskim. Tworzymy materiał właśnie na taką troszkę jazzową, ale tak samo z przełamaniem różnych stylów muzycznych. Także zobaczymy, co nam wyjdzie, ale siedzę w jazzie. Tak, to bardzo lubię ten styl i chciałabym, żeby ta płyta wyszła i żeby wszystkie nasze pomysły doszły do spełnienia i żeby podobała się. No życzymy tego serdecznie, żeby wszystko się udało i żeby Twoja droga dobrze się rozwijała i żeby była pełna sukcesów. A powiedz jeszcze Twój najbardziej ulubiony instrument. Czy masz taki? Pianino. Pianino. Na pianinie tak. Się uczyłam grać, jak chodziłam do szkoły podstawowej. Akurat przez okres właśnie tych 6 lat. Skończyłam pierwszy stopień szkoły podstawowej. Później miałam troszkę przerwy, ponieważ to byłam w podstawówce, więc siłą rzeczy jakoś tak bardzo jeszcze nie wiedziałam, o co chodzi. Ale trochę dojrzałam do instrumentu, w ogóle do muzyki i teraz jestem zakochana w pianinie. Czyli na razie nie myślisz o zmianie tego jazzu na jakiś pop? Nic, tak nie bardzo. Chyba to nie leży w Twoim charakterze nie. I w duszy Ci nie gra. Chyba nie. Lubię słuchać różnych rodzajów muzyki, bo to słucham, nie ograniczam się do słuchania jednego stylu, ale jednak wykonanie to wolę wykonywać jazz. Preferuję ten styl. Czyli jednak ten jazz, jednak ten. A jakaś grupa muzyków Tobie też towarzyszy? Oprócz kolegi, o którym wspomniałam. Są to muzycy różni, tak powiem, się wyrażę, zbierani na różnych muzyków z różnych sfer. Skrzykujecie się, tak? Tak, skrzykujemy się i coś tam działamy, ale na płycie wszystko będzie opisane. Wszystko będzie tak. To. Czekamy na płytę. Ja mam też nadzieję, że powiesz nam kiedy, żebyśmy też mogli jej posłuchać i podzielić się wrażeniami. A co zaśpiewasz jutro jeszcze, powiedz? Jutro zaśpiewam piosenkę Rozkwitały pąki białych róż. Jest to też jedna z moich lepszych piosenek. Po prostu najbardziej chyba tą piosenkę lubię z piosenek patriotycznych, legionowych. Zakochana jestem tak samo w tej piosence, już wykonuję ją. W sumie zaczęłam ją śpiewać, jak miałam chyba 13 lat i od tego momentu śpiewałam też inne, ale jednak ta jest najbliższa mojemu sercu. Tak. Także życzymy powodzenia jutro. Dziękuję bardzo. Spotkamy się jutro. Tak. Powodzenia, dziękuję bardzo.